Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzem Shopping Queen. Kupiłam go za 25 euro, czyli w przeliczeniu około 115 zł. Jestem ciekawa bardzo, co znajduje się w środku. A jeśli Wy lubicie filmy z kalendarzami, to nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i oczywiście o zostawieniu łapkę w górę. A teraz przejdźmy do otwierania. A więc dzisiaj otwieramy ten Shopping Queen, o którym opowiadałam Wam wcześniej. No niestety, jeśli mam powiedzieć o designie tego kalendarza, to okienka są bardzo mało widoczne. Są oznaczone takim kolorem szarym, więc bardzo słabo widać te numerki. Jest taki mało świąteczny, ale jestem bardzo ciekawa, co się w nim znajduje, więc już przejdźmy do jedynki. Jedynkę mamy tutaj. I w jedynce znaleźliśmy lakier do paznokci w kolorze takiego fioletu. Ma on tutaj tak wyżłobione jakby 30. Nie ma innego onumerowania. Na kamerze trochę wygląda taki ciemny, ale on jest jaśniejszy. Nie wiem, dlaczego tak ta kamera przekłamuje kolor. Ale okej, jedziemy dalej. Jedziemy do dwójeczki, gdybym jeszcze ją widziała. Mamy dwójeczkę, dosyć duża. I fajnie się otwiera ten kalendarz, nie trzeba się siłować. No a w dwójeczce badziewko, moi drodzy, badziewko. A w dwójeczce mamy takie perełki do koków. Takie wsówki do koków, ozdoby. No niestety nie jest to dla mnie. Może komuś się podobać, mi tak nie bardzo. Szukamy trójeczki, czwórkę widzę. Gdzie mamy trójkę? Trójkę mamy pod dwójką. I mamy tutaj szminkę w kolorze czerwonym. Trochę wygląda, jakby była tutaj porysowana czy coś. Nie wiem, wy tego może nie widzicie, tak? W kolorze czerwonym. Ładna, ciemna czerwień. Powiem Wam, że trochę badziewiasto to wygląda. Zobaczcie tutaj. Jakieś obrysowania. Czy nie odbiło im się do końca? Nie wiem, czy to widać. O, w tym miejscu. No, tak Wam powiem średnio, a ten kalendarz jednak jakieś tam pieniążki kosztował. Lecimy do czwóreczki. Czwóreczkę mamy tutaj, z tej strony, na dole. A w czwóreczce znaleźliśmy róż, który jest w dziwnym kolorze. Patrzcie, udowodnię Wam, że to jest róż. Żeby nie było. Ale jest w takim dziwnym kolorze. Pomarańczy. U Was to trochę bardziej wygląda nawet jak brąz. Na żywo, mówię Wam, to jest taka pomarańcz intensywna. No nie wiem, czy to do róży by było dobre. Bardziej jako może cień na oczy. Jak na razie średnio bardzo. Piąteczka. Gdzie my mamy piąteczkę? Jakieś maleństwo. Sznurek z gwiazdką plastikową. Dacie wiarę, że to było w kalendarzu? Masakra. Jedziemy do szóstki. Mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej, że nie może już być gorzej. Szóstka, Mikołajki, sprawdźmy. No i to jest w końcu coś. O, i jeszcze niespodzianka pod spodem. I w szóstce dostaliśmy rzęsy. No myślę, że nie jest to zbyt dobra jakość tych rzęs. Jeszcze jakaś, zobaczcie, jakaś długa tu rzęsa została, taka bardzo tanie wykonanie, bardzo takie twarde. No nie jest to najlepsza jakość rzęs, ale jednak to są rzęsy, a nie jakiś badziewiasty sznurek. I do tego pod spodem był klej. A ja uwielbiam kleje do rzęs, one mi się przydają do jakiejś charakteryzacji, więc bardziej się cieszę z tego kleju niż z tych rzęs, szczerze mówiąc. Ale jak na Mikołajki, nie będę mówiła, że źle. Powiedzmy, że okejka. I oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, żebym wiedziała, że podobają Wam się filmy z kalendarzy adwentowych i nie traficie na takie badziewie jak ja i ten sznurek. I oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Oczywiście tam dodaję
różne filmiki na TikToku i dużo jest zdjęć na moim Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam. Zaobserwujcie mnie na Instagramie. I jedziemy dalej. Do siódemki. Siódemkę mamy na dole. A w siódemce mamy czarną kredkę. Zwykłą czarną kredkę. Jedziemy dalej. Od razu do ósemki. Dziewiątkę widzę, ósemkę też widzę. A w ósemce mamy cienie do powiek. Już Wam pokazuję. Jeden jest bardziej taki rozświetlający, a drugi w brązach. Nawet ładne są te cienie i fajny mają nadruk korony, nawiązując do naszego kalendarza. Tutaj mamy ich nazwę. No, to nie było takie złe. Jedziemy do dziewiątki. Dziewiątka jest tutaj. A w dziewiątce to, co Jacek lubi najbardziej, czyli mamy pilniczek przyklejony taśmą. Proszę bardzo, pilniczek. Jacek lubi pilniczki, uwielbia w filmach pilniczki. Szukam dziesiątki, Jacek, może pomożesz mi znaleźć. Numer 10. A w numerze 10 mamy kolejne cienie. Tym razem bardzo ciemne. Jest to brąz z szarością, jakaś meszka mi tu lata. No, takie nieciekawe kolory, bym powiedziała. Słabe. Tutaj macie ich nazwę. Idziemy do jedenastki. Widziałam ją tutaj na dole. A w jedenastce mamy podobno bronzer. I teraz Wam pokażę. To jest bronzer. To jest róż. Widzicie różnicę? No normalnie nie wierzę. Jakie badziewie? Badziewie. Najgorszy kalendarz to będzie. Tytuł. Mamy już tytuł. Najgorszy kalendarz adwentowy. Spójrzcie. Szukam dwunastki. Widzę jakieś małe. Już się boję, że tu będzie jakaś... Co to jest w ogóle? Jacek, co żeś mi tu przywiózł? A w dwunastce znaleźliśmy taki oto kawałek metalu, nie wiedząc do czego on w ogóle służy. Co to ma być w ogóle? Jacek, co to jest? Dobra, nie skomentuję tej dwunastki. Jesteśmy w połowie kalendarza, a jest coraz gorzej. Ja już się boję otwierać ten kalendarz. Trzynastka jest tutaj. I mamy kolejny lakier. Pierwszy raz w kalendarzach najlepsze są lakiery. I mamy tutaj taki naturalny, delikatny róż. Czternastkę mamy z tej strony. I w czternastce mamy puder, który jest w takim kolorze, że wygląda jakby był brudny. Ej, sorry, ja się już nie czepiam, ale to jest naprawdę brzydkie. Spójrzcie, jeszcze Wam tutaj pokażę z tyłu, żeby nie było. No nie, to nie jest ładne. To są brzydkie rzeczy. No to ta shopping queen musi być naprawdę brzydka. Sorry. Piętnastka. Teraz już musi być tylko lepiej. A więc jakby nam było za mało jednej czerwonej pomadki, to dostaliśmy jeszcze drugą. No dobra, ta jest troszkę w innym odcieniu. Ta jest ciemniejsza. Ta co była, a ta co teraz dostaliśmy jest jaśniejsza. Dobra, mamy drugą czerwoną pomadkę. To był numer 15, teraz numer 16. Jest. Jest szesnastka. I w szesnastce mamy maskarę. Ma ona taką zwyczajną szczoteczkę. To mamy najlepszy produkt z tego kalendarza jak na razie. Maskara. Czarna oczywiście. Lecimy do siedemnastki. A w siedemnastce mamy pomadkę. Jest ona różowa z taką złotą drobiną. Mam nadzieję, że jak tutaj obracam, to jest widać tutaj mniej więcej tą drobinę. Jest ładna. Mi się podoba. Ok. Więc pomadka i maskara ok. To była siedemnastka. Teraz otwieramy osiemnastkę, której oczywiście nie widzę. O, jest tutaj. Mamy kolejny lakier, tym razem dosyć niezbyt ciekawy kolor, taki brązowy. Ja nie lubię akurat takich kolorów, może komuś przypadnie do gustu. Szukamy dziewiętnastki, jest ona tu na dole. W dziewiętnastce znaleźliśmy czerwoną kredkę, konturówkę.
20 mamy tutaj, zbliżamy się już do końca tego paskudnego kalendarza. Troszkę na chwilę nam się zrobiło lepiej. Tutaj mamy znowu cienie. No, te mogą być nawet cienie. Nawet ładny jest ten kolor. Spoko, te cienie akurat fajne. Teraz 21. 21 mamy kolejny błyszczyk pomadkę. Tym razem w odcieniu pomarańczowym, ale przypuszczam, że na ustach będzie to przezroczysty lip gloss. 22. Przewiduję, że to będzie kolejna kredka. I tym razem mamy szarą kredkę do oczu. Tylko mam nadzieję, że widać, że to jest szara. To nie jest czarna, to jest szara. I zostały nam chyba ostatnie dwa okienka. 23 i 24. Obydwa mamy na środku. Otwieram 23. 23 mamy kolejną pomadkę. Tym razem bardziej pomarańczowa. I 24, największe okienko. Co dostajemy od Shopping Queen na święta? Ja obstawiam, jeśli jest takie duże okienko, kalendarz jest w miarę lekki, więc obstawiam kolejną przepaskę na oczy. A co wy obstawiacie? Jak myśleliście przed obejrzeniem filmu? Co było w numerze 24? Napiszcie mi w komentarzach. Wow! Wow, wow, wow! Mamy tutaj siatkę! Mamy tutaj małą siatkę z Shopping Queen materiałową. Chociaż też tak nie wygląda zbyt ciekawie, ale okej. Okay. Więc przejdźmy do podsumowania tego kalendarza. A więc tak wygląda podsumowanie naszego kalendarza. I powiem Wam szczerze, że nie uważam, żeby to kosztowało ponad 100 zł. Kolory mi się nie podobają. Róż, bronzer, puder. To jest w ogóle jakaś totalna masakra. Dla mnie to wszystko wygląda pomarańczowo, a puder wygląda jak brudny. Te badziewka typu jakiś sznurek i jakiś klips nazwany, nie wiem do czego. Jedyne co z tego kalendarza mi się podoba, to jest ta różowa pomadka, tusz i te lakiery. Więc nie polecam tego kalendarza osobiście, ale dajcie znać w komentarzach, co wy o nim myślicie. A jeśli wy lubicie filmy z kalendarzy adwentowych, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Tam również dodaję dużo zdjęć, dużo filmów. Możecie sobie przejrzeć, możecie mnie zaobserwować, będzie mi bardzo miło. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy film. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!